Edyta Hołdyńska to jest telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa i zapraszam na przegląd prasy. Przegląd prasy poświęcony w zasadzie jednemu tematowi, tragicznej informacji. Życie przynosi nam te tragiczne informacje, nie trzeba kreować rzeczywistości. Drodzy Państwo, media nie powinny zresztą tego robić. Śmierć prezydenta. Gdańska, Pawła Adamowicza, urodzonego w 1965 roku, zmarłego w 2019 roku, zamordowanego, bo zarzut zabójstwa usłyszał już 27-letni nożownik, który zadał trzy ciosy: śmiertelne ciosy nożem. 14-centymetrowym ostrzu prezydentowi Gdańska te tragiczne sceny, sceny jak z horroru, drodzy państwo, gdy ludzie świętują, cieszą się z zebranych pieniędzy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, na scenie światła. Na scenie fajerwerki, krzyki, okrzyki radości i w całej tej kakofonii radości, kakofonii świateł, w, tym, w całym tym zamieszaniu morderca wykorzystuje chwilę, wbiega na scenę, zadaje trzy śmiertelne ciosy, zabijając prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Gazety dzisiaj z tak naprawdę jednym tematem na pierwszych stronach, nawet przegląd sportowy dzisiaj poświęcony Pawłowi Adamowiczowi, jako kibicowi tutaj możemy spojrzeć. Lechig Gdańsk w biało-zielonym szaliku na czarno-białej czarno fotografii przedstawiającej Pawła Adamowicza. Miłość jest wszystkim w dzienniku gazecie prawnej w tle Pawła Adamowicza. I to jest chyba najbardziej poruszająca, według mnie, okładka dzisiaj. Dzisiaj możemy popatrzeć właśnie na to, jak gazety ilustrują ten temat. Rzeczpospolita z takim nostalgicznym, zadumanym zdjęciem, nekrologiem Pawła Adamowicza. Żegnaj, drogi Pawle, Gazeta Wyborcza. I zdjęcie wygląda w ten sposób już spieszę Państwu pokazać. No i fakty Super Express także oczywiście z biało-czarną fotografią Pawła Adamowicza. Trzy śmiertelne ciosy. Super Express, pokazuje te ciosy, choć widać niewiele. Są to nagrania nie najlepszej jakości. Może to i lepiej, że my tego nie możemy zobaczyć, bo jak powiedziałam, sceny są jak z horroru na tym nagraniu, kiedy po tym jak Paweł Adamowicz upada na ziemię, upada na scenę, morderca jeszcze wymachuje rękoma, wykrzykuje. No i właśnie mamy tutaj to, co wykrzykiwał morderca. Halo, halo, nazywam się Stefan W., no bo teraz już nie możemy podać jego nazwiska. Siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz, krzyczał Stefan. Wtedy jeszcze prezydent Gdańska walczył o życie w szpitalu. Operacja trwała pięć godzin, operacja ratowania życia. Natomiast Paweł Adamowicz nie przeżył. Tej walki, nie wygrał tej walki za śmiercią. Okazuje się, że morderca, który usłyszał już zarzut zabójstwa, niedawno wyszedł z więzienia. Nie próbował uciekać, po zaatakowaniu prezydenta chodził dumny po scenie. To zdarzenie nie miało związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, już mówi Joanna Kowalik-Kosińska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Sprawca zamachu usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu przestępstwa. Tym razem grozi mu dożywotnie więzienie. Za kratkami spędził już 5,5 roku. Z więzienia wyszedł 8 grudnia 2018 roku po odbyciu całej kary. Został skazany za cztery napady na placówki bankowe. Wiosną 2013 roku od 8 maja do 12 czerwca napadł z bronią w ręku na trzy skoki i oddział banku Credit Agricole. Za każdym razem terroryzował obsługę banku pistoletem, raz na gaz, a później na naboje hukowe z miejsca przestępstwa. Uciekał taksówkami. Kilka godzin po ostatnim skoku został schwytany w policyjnej obławie. Łącznie w czterech napadach jego łupem padło 15 tysięcy złotych. Pieniądze wydawał na wakacje na Wyspach Kanaryjskich, grę w kasynach i posiłki w restauracjach. W maju 2014 roku, jak czytamy, Stefan W. tłumaczył przed sądem, że potrzebował pieniędzy, ale nie wiedział, jak je zarobić. Zakradł trzykrotnie bezskutecznie. Ubiegał się o przedterminowe zwolnienie. W zakładzie karnym w Szczecinie leczył się Psychiatrycznie. Nieoficjalnie wiadomo, że pierwszy raz do szpitala psychiatrycznego trafił w wieku 15 lat po śmierci ojca. Po tym zdarzeniu przerwał naukę i żył ze spadku po ojcu. Gdy pieniądze się skończyły, postanowił żyć z rabunków. W niedzielę, tuż po. O bezwładnieniu 27 latek doznał ataku drgawek i został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala wojewódzkiego w Gdańsku. Tam opatrzono mu złamany nos, rany na ręce, pobrano krew do badań laboratoryjnych, odwieziono do szpitala psychiatrycznego na gdańskim Srebrzysku. Tyle mówię o tym, co się stało, tyle mówię też o zabójcy, Przekazuję Państwu informacje, no bo bardzo ważne jest to, byśmy wiedzieli przede wszystkim, kto stoi za takim, co się wydarzyło. No bo już niektórzy, nad czym bardzo ubolewam, próbują robić politykę na śmierci prezydenta Gdańska. Oczywiście można by pokusić się o stwierdzenie, że jest to śmierć z nienawiści, ale już przekazywanie takich informacji, jak gazeta wyborcza w komentarzu Jarosława Kurskiego, że jest to nóż dźgnięty w ser, samo serce demokracji, w samo serce woźb, w samo serce nas samych. I że to serce stanęło na długo poszywane dzięki cudom dokonywanym przez lekarzy ożyło, dzięki krwi darczyńców. Niestety na krótko i zasiane ziarno nienawiści prędzej czy później wydaje plon. Przerzucanie teraz winy na polityków i szukanie winnych, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną tego, co się wydarzyło, jest bardzo nie na miejscu. Ale Jarosław Kurski pisze, nie wystarczy powiedzieć, że 27-letni sprawca to niezrównoważony nie kryminalizm. Na lista po wyroku, i że wariatów z nożem pełno nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Taka interpretacja, zdaniem Kurskiego, oznaczałaby, że nie chcemy się niczego dowiedzieć ani o sobie, ani o Polsce roku 2019. Oznaczałoby to, że skoro sprawca był niezrównoważony psychicznie, to zamach ten nie był zamachem, lecz tragicznym zdarzeniem, za które nikt prócz pojedynczego szaleńca odpowiedzialności nie ponosi. Nazwijmy więc rzeczy po imieniu, pisze Jarosław Kurski. W w Gdańsku doszło do politycznej zbrodni, do wyrachowanego i zaplanowanego zabójstwa polityka wybranego w powszechnych wyborach, polityka z niedawno odnowionym wielkim demokratycznym i politycznym mandatem. Nie bez powodu, nóż ugodził właśnie Pawła Adamowicza, stawia tezę Jarosław Kurski, wieloletniego polityka Platformy Obywatelskiej, organizatora i uczestnika wielu protestów w obronie demokracji, konstytucji, wolnych sądów, prezydenta miasta, który jest twarzą zmieniającego się po 89 roku Gdańska, jedną z bardziej znaczących osobowości trzeciej RP. Zasiane ziarno nienawiści prędzej czy później wydaje pląta. Nienawiść nie wzięła się z niczego, pisze Jarosław Kurski. Mierzi mnie gadanina o rozdartym i podzielonym na dwa plemiona kraju, o walczących ze sobą obozach spolityzowanych, mediach i kanałach telewizyjnych, o ludziach walczących ze sobą na platformach społecznościowych. Ta gadanina porówno rozkłada winę na nas wszystkich. No ale na Boga nawet powołuje się Jarosław Kurski. To nie opozycja sprawuje dziś władzę, a zatem na władzę. Spada większa odpowiedzialność, na przykład za bezczynność państwa wobec mowy nienawiści, wszelkich przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym czy politycznym dziś władza ma monopol na media publiczne, w których w szczególności wobec WOŚP i osobiście prezydenta Adamowicza trwała od kilku od lat kampania oszczerstw, pomówień przy znamiennym niestety milczeniu większeś, większości polskiego kościoła. Przestańmy więc teraz udawać, Paweł Adamowicz był najbardziej znienawidzonym przez prawicowo-rządową propagandę samorządowcem i to na prawicowych forach nie przestał być nienawidzony nawet po śmierci. W ten sposób już wydaje wyroki i szuka winnych, wnioskuje Jarosław Kurski na łamach gazety wyborczej, nie szanując, wydaje się, woli rodziny najbliższych, którą przekazywała pierwsza zastępca prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, mówiąc o tym, że pragnęliby oni po prostu, żeby teraz nie robić polityki na śmierci, tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Drodzy Państwo, ale tego niestety jest już sporo. Przypomnijmy, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zrezygnował wczoraj ze stanowiska, ale przy okazji punktując i wbijając szpilę tym, którzy jak powiedział, Sprawiają, że czuje się on wręcz jak w Auschwitz, że jest atakowany, znienawidzony. A z mową nienawiści to też, powiedzmy, planuje już walczyć rząd. Prezydent zwołał zresztą wczoraj w Pałacu Prezydenckim spotkanie, na którym rozmawiał z przedstawicielami większości partii politycznych, bo nie pojawili się w Pałacu politycy SLD i Platformy Obywatelskiej, ale pozostali rozmawiali i rozmawiali m.in. o marszach. W marszach przeciw nienawiści wspólnie uzgodniono, że nie powinna takich marszów organizować władza, nie powinien ich organizować rząd, a więc ludzie sami poszli na ulicę, chociaż też pod takim politycznym patronatem w Gdańsku. Co oczywiste, zebrały się tłumy żegnając prezydenta, swojego prezydenta. To można śmiało powiedzieć, bo w Gdańsku Paweł Adamowicz rządził od 21 lat. To jest bez wątpienia bardzo duży demokratyczny mandat gdańszczan dla zmarłego tragicznie prezydenta. Takie marsze odbyły się także w Warszawie. I tutaj zarówno prawo i sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska maszerowały przeciw, nienawiści. Takie marsze odbywały się także w Białym Stoku, czy w innych jeszcze mniejszych miejscowościach. Szok po dramacie w Gdańsku o tym pisze także Rzeczpospolita. Dzisiejsza, bo rzeczywiście to w Gdańsku rozgrywa się dzisiaj ten największy dramat. Żałoba narodowa po śmierci Pawła Adamowicza ma się odbyć w dniu jego pogrzebu. Tak ogłosił prezydent Andrzej Duda. Po więcej szczegółów zresztą sięgniemy do rzecznika prezydenta, który będzie naszym gościem o godzinie 9.20. Drodzy Państwo, już teraz zapraszam na tę rozmowę. Dzień pogrzebu będzie tym dniem żałoby narodowej. Zawidywana data pogrzebu, to czwartek albo piątek, ale ta data nie jest jeszcze oficjalnie znana. Rzeczywiście jest to dzisiaj taki moment, który sprawdzi to wszystko, co dzieje się w polityce to jest moment zatrzymania się, spojrzenia na to wszystko i bez wątpienia śmierć Pawła Adamowicza będzie miała już dziś możemy powiedzieć poważne konsekwencje polityczne. Nie ferując wyroków dzisiaj, ale już możemy zauważyć, że opozycja czy niektóre media będą robiły politykę na tej tragicznej śmierci. Będziemy jeszcze obserwowali skutki tego wydarzenia przez bardzo długi czas. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejny punkt, w którym przypomnimy najważniejsze wydarzenia, najważniejsze wypowiedzi także związane ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.